Ponad 3800 interwencji, wyjazdy do pożarów, zdarzeń drogowych czy miejscowych zagrożeń, sądeccy strażacy podsumowali ubiegły 2020 rok. Bilans liczb naszych działań ratowniczych zakończył się na 3862 zdarzeniach. To było trochę mniej niż rok wcześniej, bo rok wcześniej to było 4008 interwencji, czyli tutaj niewielki spadek, chyba 144 interwencji, dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o spadki, to też mniej pożarów zanotowaliśmy, bo rok wcześniej było na tysiąc, w ubiegłym roku było 900 kilka. Więcej miejscowych zagrożeń, kilkadziesiąt więcej miejscowych zagrożeń, czyli ratowanie życia, zdrowia, ale imienia, a nie związane z gaszeniem pożarów. I mniej było alarmów fałszywych. Jednak rok 2020 przyniósł szereg nowych wyzwań i zadań związanych z epidemią koronawirusa. Kto by przypuszczał, że w ogóle dojdzie do pandemii, do zamknięcia społeczeństwa, że na wiosnę będziemy jeździć i rozgłaszać komunikaty, żeby pozostać w domu. Później, że będziemy dystrybuować przez naszą komendę środki dezynfekcyjne będziemy zaopatrywać się w maseczki ubrania ochronne nikt tego nie przypuszczał że będziemy dezynfekować miejsca publiczne że będziemy budować mobilne punkty poboru wymazów do tego nikt nie przypuszczał to były nowe zdarzenia które się pojawiły w 2020 roku przyniosło nam samo życie My uważam że nasi sojacy no temu wyzwaniu. I jak dodaje starszy brygadier Paweł Motyka, w związku z pandemią przed strażakami jeszcze kolejne zadania. Rozpoczęliśmy nowe rogi, kolejne nowe wyzwania, bo między innymi mówi się i, i zresztą są podpisane stosowne porozumienia o pomocy w transporcie osób, które nie mogą dotrzeć na szczepienia, o prowadzeniu akcji informacyjnej w zakresie zachęcania do szczepień. Także to są nowe wyzwania, którym pewnie też będziemy starać się sprostać, także płynnie z roku starego przechodzimy, w nową fazę gdyby, działań związanych z koronawirusem. No i jesteśmy, jako sojacy, otwarci do tego, żeby, żeby pomagać, że mamy tą sieć dosyć gęstą jednostek wodniczych straży pożarnych, prawie w każdej miejscowości taka jednostka jest, więc, więc tutaj no, nasza pomoc jest stosunkowo blisko ludzi. Duże wyrazy uznania, co podkreśla komendant Paweł Motyka, należą się strażakom-ochotnikom, którzy, nie zważając na zagrożenie, zawsze są gotowi do akcji.